Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam klucz dynamometryczny marki Yato. Jest to model YT0750. Klucz ten przeznaczony jest do warsztatów samochodowych, ale również dla pasjonatów motoryzacji i wszystkich tych, którzy potrzebują precyzyjnego klucza, gdzie mogą ustawić, muszą wręcz ustawić odpowiednią wartość, odpowiednią siłę do kręcenia danej śruby, bo na przykład producent taką siłę zaleca. Klucz wykonany jest ze stali chromowo-wanadowej, co daje nam gwarancję naprawdę dobrej jakości klucza, no i tego, że ten klucz naprawdę na długo nam posłuży. Sam klucz zamknięty jest w takim fajnym plastikowym opakowaniu, dość solidnym. Otwórzmy go sobie i zobaczymy, co mamy. No oczywiście na samym wstępie jest instrukcja obsługi, wydana w kilku językach, jest również język polski. Zobaczcie, na pierwszy moment widzimy rysunkowe przedstawienie ustawienia tego klucza, w jaki sposób w ogóle go ustawić, tą siłę docisku. Następnie mamy charakterystykę narzędzia, zobaczcie tutaj. Tu mamy również zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach długości i siły. Następnie mamy informacje, jakie marka Yato ma również inne klucze dynamometryczne o różnych parametrach. No i informacja, jak posługiwać się kluczem, w jaki sposób ten klucz przechowywać. No i mamy tę informację w kilku językach. Następnie mamy certyfikat kalibracji klucza. Zobaczcie, jest certyfikat kalibracji klucza. Jest też gwarancja. Karta gwarancyjna, proszę bardzo. Zobaczmy teraz sam klucz. Sam klucz wygląda w ten sposób. Jest dość ciężki, solidny, ponad 36 cm długości. Rozmiar napędu w calach to 3/8 cala. Wartość momentu to od 20 newtonów na metr aż do 110. Jak się reguluje ten moment? Odkręcamy tutaj dół. Tutaj jest takie zabezpieczenie, zobaczcie, widzicie to czarne tu. I zgodnie ze wskazówkami zegara tą część rączki przesuwamy. O, nie wiem czy widzicie, przesuwamy. To jest taka podziałka od 0 do 9. A tutaj jest informacja, jaka siła jest ustawiona. Od 20 do 110 w skali co 10. O, mam nadzieję, że wyostrzy mi to odpowiednio. I teraz ustawiamy sobie na przykład maksymalnie 9, czyli 9, czyli 110 N na metr. Zakręcamy i w tej chwili, jeszcze troszeczkę mocniej muszę dokręcić. I teraz już klucz jest zablokowany, zobaczcie. No i oczywiście mogę przystąpić do dokręcania śruby. I w momencie, kiedy dojdę do oczekiwanej siły, klucz po prostu cyknie. Teraz zobaczcie, u góry mamy standardową grzechotkę, prawo, lewo. Tutaj akurat bez zaskoczenia. Na pewno znacie się na tym sprzęcie, skoro oglądacie ten film, interesuje Was tego typu klucz, to na pewno wiecie, do czego on jest Wam potrzebny. Ja dopowiem tylko, że klucz naprawdę jest solidny. No, przyda się każdemu mechanikowi albo pasjonacie motoryzacji. Jeżeli macie pytania co do tego typu kluczy, albo chcecie się podzielić własnymi doświadczeniami na temat właśnie kluczy dynamometrycznych, piszcie w komentarzu, dajcie znać, czy macie takie urządzenia, czy korzystacie z tego typu kluczy. Liczę na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, lajkujcie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!